Witajcie, szanowni państwo, bardzo serdecznie. Marek Majcher dla portalu czujny.pl. No tak, niemalże z każdym postem udostępnionym na fanpage'u Czujny są od was zapytania, co w sprawie tragicznej śmierci redaktora Michała Żulikowskiego z NWK, założyciela NWK24.pl. Powiem tak, wokół tej sprawy narosło już strasznie dużo nieporozumień, fejków, rozmywania sprawy, informacji przez różnych troli środowiskowych, bo tak sprawę przedstawię, przez różnych troli środowiskowych. I dlatego też, a także z powodu tego, że z Michałem mieliśmy dobre relacje koleżeńskie, możliwe, że i nawet przyjacielskie, tylko no nie dziś mnie to ocenia z mojej strony na pewno. Jeszcze zanimśmy się znali osobiście, Michał wielokrotnie występował w mojej obronie, że tak powiem, stawiając się za prawdą po prostu w różnych sprawach, które ja byłem oczerniany. Zresztą Michał był osobą bardzo twardo stąpającą po ziemi i wziął się w ramach dziennikarskich śledztw za wiele bardzo poważnych i niebezpiecznych tematów, w tym temat handlu dziećmi. No cóż, może przejdę od razu. Otrzymaliśmy jako redakcja czujny.pl oficjalne pismo z prokuratury, oficjalne z numerem pisma z prokuratury, żeby nie było, pismo od rzecznika prasowego prokuratury okręgowej w Krakowie na szereg postawionych przez naszą redakcję pytań, dokładnie postawionych przeze mnie jako reprezentującego redakcję czujny.pl, redaktora naczelnego portalu czujny.pl. Mamy oficjalne pismo z prokuratury. Zaraz po zakończeniu tej transmisji oczywiście to pismo zostanie też udostępnione w całości. Przyznam szczerze, treść no jest ciężka. Ciężka na pewno dla mnie, na pewno myślę, że dla, wiem, słyszycie, dla nas wszystkich, bo ona będzie ciężka, aczkolwiek dalej pozostawia wiele furtek do spekulacji. Natomiast no, nie mnie to w tej chwili oceniać, to może jakiś krótki jeszcze komentarz po odczytaniu tego pisma. W takim razie oficjalny komunikat dla portalu czujny.pl ze strony rzecznika prasowego prokuratury okręgowej Janusza Ryszarda Chnatko. Odpowiadając na pana mail, informuję, że prokuratura rejonowa w Wieliczce nadzoruje śledztwo w sprawie doprowadzenia w okresie od nieustalonego bliżej okresu czasu do dnia 21 sierpnia 2022 roku w Niepołomicach namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie przez Michała Żet. To jest o przestępstwo z artykułu 151 Kodeksu Karnego. W dniu 22 sierpnia 2022 roku zlecono sekcję zwłok Michała Żet. Do chwili obecnej do prokuratury nie wpłynęła opinia biegłych, która wskazywałaby na bezpośrednią przyczynę śmierci denata. Na obecnym etapie postępowania brak jest przesłanek, które pozwoliłyby na wnioskowanie o udziale osób trzecich w śmierci Michała Żet. Na zwłokach Michała Żet odnalezionych na polanie Puszczy Niepołomickiej znajdowały się rany, najprawdopodobniej postrzałowe, a przy zwłokach ujawniono broń czarnoprochową, z której prawdopodobnie oddano strzał. Sprawę prowadzi komisariat policji w Niepołomicach. Zwłoki na etap postępowania na chwilę obecną prokuratura nie udziela bliższych informacji przedmiotowej sprawie. Podpisano rzecznik prasowy Janusz Ryszard Chnatko. Więc taki jest oficjalny komunikat ze strony prokuratury okręgowej dotyczący tragicznej śmierci Michała Żulikowskiego. Jest prowadzone śledztwo, jak słyszymy, w sprawie pomocnictwa w targnięciu się na życie Michała Żulikowskiego lub nakłaniania lub pomocnictwa.
skoro w takim kierunku jest prowadzone śledztwo, to znaczy, że jakieś dowody najpewniej wypłynęły, które by sugerowały, że ktoś jednak miał Michałowi pomóc. Ze swojej strony powiem, że no to jest sprawa w sprawie, tak? To jest w sprawie, gdzie na razie nie ma żadnych podejrzanych. Jest badana sprawa okoliczności. Skoro one są badane, znakiem tego, to już jest mój oczywiście, moja dopowiedź, że to, co o czymś mi afirmowali od samego początku, że znaleziono ciało w pozie i okolicznościach, które by sugerowały samobójstwo, że w mojej ocenie w dalszym ciągu to nie zamyka drogi do tezy, że to jest upozorowane samobójstwo. No, jak widać, prokuratura, prowadząc śledztwo w sprawie tego, czy ktoś tutaj nie pomagał lub nie nakłaniał, myślę, że również bierze to pod uwagę. To jest tak jeszcze jeden, moja refleksja, kochani, mianowicie my wszyscy, zwłaszcza ci, którzy na pierwszej linii frontu, jesteśmy poddawani potężnym, naprawdę potężnym oddziaływaniom hejterskim. W naszych środowiskach wokół nas jest wiele osób, które udają, że są z nami, a ich działania polegają, jak wiecie, na puszczaniu jeden na drugim, czy wręcz uporczywym nękaniu poprzez hejt, ciągły hejt, czy nawet nakłanianie właśnie do samobójstwa w różnoraki sposób. Długo się zastanawiałem w ogóle, czy tą informację upubliczniać. Zastanawiałem się, czy nie skontaktować z rodziną Michała wcześniej i skonsultować, ale tutaj po głębszych konsultacjach i z redakcją, i z zaprzyjaźnionymi redakcjami doszliśmy do wniosku, że prawda jest najważniejsza. Michał, oddając się w służbie narodowi, że tak powiem, też oddał życie za naród i nam, jako jego przyjaciołom, współpracownikom, należy się po prostu publiczna informacja bez względu na tragedię rodziny, którą oczywiście ogromnie szanujemy i składamy najszczersze kondolencje, bo to jest to ogromna tragedia. Staramy się dla dobra Polaków tą sprawę prowadzić rzetelnie, prawdziwie, ale z zachowaniem wszelkich prawideł, że tak powiem, żeby w jak najmniejszym stopniu to cierpienie i ból rodziny nie powiększać naszą działalnością. W każdym razie, co tutaj jest oczywiste, myślę, że właśnie jeszcze wszyscy ci, którzy autentycznie sobie zrobili z śmierci Michała powód do właśnie uwiarygadniania się, do rozgłosu, do jakiegoś tam zebrania publiczności, którzy zwłaszcza sugerują, że to jest fejkowa śmierć i tak dalej, i tak dalej, no to bym radził się właśnie wszystkim dobrze zastanowić nad tym, co robią, bo wiele takich właśnie pomyj, takich właśnie różnorakich pomówień, oczernień są robione przez domorosłych łączących kropek, gdzie połączą dwie kropki i myślą, że wszystkie rozumy pozjadali, a w rzeczywistości tych kropek, żeby cokolwiek powiedzieć o danej sprawie, jest do połączenia 10, a 8 na przykład oni kompletnie nie wiedzą, ale już po tych połączonych dwóch oni już wszystko wiedzą. Więc generalnie mamy oficjalne potwierdzenie prokuratury, że Michał Żuikowski nie żyje. Wszystkie informacje przekazywane przez portal czujny.pl w tej sprawie były informacjami rzetelnymi, sprawdzonymi i tutaj z naszej strony no nie spodziewamy się żadnych przeprosin wszystkich tych, którzy tutaj nas hejtowali, że coś jakoś prowadzimy śledztwo dziennikarskie nieprofesjonalnie. Wszystko się potwierdza. Okoliczności strzału w głowę też wiedzieliśmy wcześniej, już przyznam szczerze, nie pamiętam, czy wam też to przekazałem, czy po prostu zdementowałem o jakichś zasztyletowaniach. Nie było nic takiego. Od razu wiedziałem, że jest strzał w głowę, nie wiedzieliśmy, jaką bronią. W każdym razie takie są oficjalne informacje w tej chwili ze strony systemu na temat śmierci Michała Żuikowskiego. Jakie z tego jeszcze płyną wnioski?
wnioski z tego płyną właśnie, myślę, że dla wszystkich hejterów, tych zarówno z nadania systemowego, jak i tych, którym się wydaje, że pozjadali wszystkie rozumy i nękają i prześladują różne osoby, nie wiedząc kompletnie nic. To jest ogromna presja. Oczywiście nie przesądzam w tej chwili całkowicie, bo właśnie mimo, że uważam, że mam jedne z najlepszych w Polsce informacji w tej chwili, a razem z informacją oficjalną, pod już numerem, sygnaturą, zaraz to pismo po zakończeniu tej transmisji zostanie udostępnione na fanpage'u Czujni. Niech ci trolle sobie zdają sprawę z tego, że każde tego typu pisy, zwłaszcza oczerniające, nie mające nic wspólnego z prawdą, które już nic nie mają wspólnego z wolnością słowa, tylko mają na celu tylko właśnie nękanie, oczernianie i doprowadzanie do jakichś załamań psychicznych ludzi, wobec których to robią, to w tej chwili jest prowadzone śledztwo z artykułu 155 kodeksu karnego przez prokuraturę. I spodziewajcie się, wszyscy hejterzy Michała, że ktoś do was zapuka w tej sprawie. To jest, myślę, refleksja, która powinna wszystkich tych domorosłych hejterów, którzy się uważają za ludzi z naszego środowiska. O tych dokładnie mówię. Że to nie jest właśnie tak, że sobie bezkarnie nękacie ludzi, później dochodzi do tragedii i się będziecie cieszyć. Oczywiście to jest moja dopowiedź, bo wiadomo, że wszystkie czynności prowadzi prokuratura. Ja z tymi czynnościami nie mam w tej chwili nic wspólnego. Ja jestem dziennikarzem antysystemowym. Dla potrzeb pracy dziennikarskiej nasza redakcja oczywiście zarejestrowała się w systemie, w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce. Także właśnie po to, żeby móc mieć instrumenty do tego, żeby na przykład w takich niestety nieszczęśliwych sytuacjach, ale także w innych, mieć możliwości prawne wystąpienia oficjalnego do systemu, żeby zajął stanowisko w takiej czy innej sprawie. Wykorzystaliśmy wszystkie nasze możliwości prawne na to, żeby wam, ludziom walczącym o wolną i niepodległą Polskę, przekazać, jak sytuacja wygląda ze strony systemu. Wszelkie wnioski, wszelkie konkluzje z tego, cośmy tutaj przeczytali, z tego, co przeczytałem, to już pozostawiam oczywiście wam. Na zakończenie jeszcze raz odczytam oficjalny komunikat prokuratury w tej sprawie i myślę, że na tym zakończę tą transmisję. Komunikat ten brzmi: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, odpowiadając na pana mail, informuje, że Prokuratura Rejonowa w Wieliczce nadzoruje śledztwo w sprawie doprowadzenia w okresie od nieustalonego bliżej czasu, okresu czasu do dnia 21 sierpnia 2022 roku w Niepołomicach na mową lub poprzez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie przez Michała Rzet. To jest o przestępstwo z artykułu 151 kodeksu karnego. W dniu 22 sierpnia 2002 roku zlecono sekcję zwłok Michała Rzet. Do chwili obecnej do prokuratury nie wpłynęła opinia biegłych, która wskazywałaby na bezpośrednią przyczynę śmierci denata. Na obecnym etapie postępowania brak jest przesłanek, które pozwoliłyby na wnioskowanie o udziale osób trzecich w śmierci Michała Rzet. Na zwłokach Michała Rzet odnalezionych na polanie w Puszczy Niepołomickiej znajdowały się rany, najprawdopodobniej postrzałowe, a przy zwłokach ujawniono broń czarnoprochową, z której prawdopodobnie oddano strzał. Sprawę prowadzi komisariat policji w Niepołomicach. Z uwagi na etap postępowania, na chwilę obecną prokuratura nie udziela bliższych informacji przedmiotowej w sprawie. Dziękuję. Rzecznik prasowy Janusz Ryszard Chnatko. Dziękuję Państwu za uwagę. Dla portalu czujny.pl relację tą przeprowadził Marek Majcher, redaktor naczelny portalu czujny.pl. Do zobaczenia.